zaskoczył drużynę Wilków Morskich. No i ten Monsun, który też był świetnie użyty. No i to zobaczmy, bo Aproch teraz jest w tarapatach, jest tam zagrany Ignite, no ale widzimy, że Hubert zupełnie nie daje szans. Jeszcze kolejny Rocket Jump, jest spowolnienie. Czy to będą dwa fragi? Jeszcze jeden autoatak! Double kill dla Huberta. No i panie oczywiście skarby, Rocket Jump. Teraz sobie odskoczy. No i co się będzie działo? Czy Wilki Morskie? Właśnie, tutaj będzie wejście. O, i tak zwany facecheck, dzień dobry! Jedno podbicie, drugie podbicie, jest oczywiście do tego wszystkiego jeszcze prowokacja, Ace in the Hole, no i teraz Impale, no i niebezpieczna sytuacja w tym momencie dla tej Tristany, ona zostaje rozbita na kawałki i to jest to, czego brakowało. Zobaczmy, czy uda się kogokolwiek wyłapać. Jest rzucony Shockwave, bardzo dobry, no i widzimy, że najprawdopodobniej drużyna Wilków Morskich rozpadnie nam się na kawałki. Trzy zabójstwa dla Sejuani, pięknie to zostało rozegrane. Jakby po prostu, jak będzie wciągał te pióra, zostanie wtedy unieruchomiony. Czemu doskoczyła najpierw właśnie do swojego AD Carry, potem poskoczyła w drugą stronę. No i zobaczmy po raz kolejny, czemu, oleś tutaj się dzieje, chyba będą trzy fragi w tym momencie za jeden, no, albo dwa za dwa. O, jednak ten Olaf, chociaż... Ten Olaf czemu? Jest jeden typu, Olafa. Atakowany w tym momencie Sebek. No i wieża może zostać zniszczona, Sebek raczej tutaj nic nie poradzi, chociaż jest już tu jego kolega z drużyny, który podchodzi. O, ale zobaczmy, no niestety ten Malzahar jest już właśnie w tym momencie martwy. Do tego wszystkiego dokładnie podchodzi tak, Olaf. Jest jeszcze Olaf, zobaczmy, czy ten tak na rok coś zdziała. Jest świetne podbicie, Decimating Smash aż trzy osoby trafia. To teraz Sebek z pytanie, czy tutaj zostanie cokolwiek jeszcze użyte dobrego na szczęście dla finansistów. Pazerność, jest tam pazerność. Tak, pada Olaf. Oj, ta pazerność. Zabija, zabija czemu, ale to jest jednak martwa. Mają ogromną troszkę dziwne, stanę. Ale jeżeli nie teraz, to kiedy? Powiedzmy Maniak, ponieważ no, są teraz mocno pod ścianą i jeżeli chcą jakkolwiek wrócić do tej gry, to muszą to wykombinować bardzo szybko. Przede wszystkim muszą zabić Huberta i jeszcze ten topór jeszcze nie siada. Do tego jeszcze zostaje użyta tarcza na tej Zaj. No i moi drodzy, Hubert cały czas niezruszony, stoi z tyłu, strzela tymi piórkami jak z rękawa, pasami wystrzelał w kasynie. No i moi drodzy, to jest kolejne zabójstwo za chwilę, dokładnie to jest, tak, jest kolejne walka. Zabójstwo na Sajonie, na Olafie. Tam Braum też pożegna się z życiem, zostaje tylko po raz kolejny zresztą Malzahar oraz